Hej! Jak zawsze chcę Was pozdrowić, ukochać, utulić. No już chwilę do Was nie mówiłam, ale tam mieliście jakieś filmiki z wesela, także nie zaniedbuję Was. Dzisiaj co robię? Siedzę sobie na ławce, bo teraz miałam wczoraj, przedwczoraj z Facebooka znajomych u siebie, więc cudownie spędziliśmy czas, więc zachęcam wszystkich, jeżeli macie takich znajomych, fajnie się jest spotkać, pogadać, pośmiać się, zrelaksować, wymieniać energiami. No i właśnie baraszkowaliśmy do rana, do czwartej godziny przez 2 dni i dzisiaj jestem bardzo śpiąca, padnięta, nawet bolała mnie głowa, ale wiecie co, postanowiłam nie wracać do domu, znaczy byłam na masażyku, i tak sobie myślałam, wrócę i położę się spać, ale myślę sobie, nie Boże, na szkoda lata, Ty kochasz takie dni, więc zamiast tego troszeczkę pobuszowałam po sklepach, teraz siedzę na ławeczce, kręcę dla Was filmik i czekam na kumpele, idziemy na kawę. To jest taki mój plan. Dlaczego? Bo w życiu musi być równowaga. Jeżeli coś porobiłam, to teraz sobie muszę odebrać jak gdyby wolny dzień. Relaks. Nie można żyć tylko pracą, bieganiem, tylko spędzać czas i oddawać swoją energię komuś, czemuś, jakimś pracom, robótkom. Na relaks musi być też czas, zwłaszcza kiedy jesteśmy zmęczeni, tacy rozleniwieni i boli nas główka, tak jak mnie. Więc dzisiaj całe popołudnie przeznaczam na relaks, tak jak powiedziałam. Bo jeżeli człowiek siebie kocha, to nie będzie siebie zaniedbywał. Nie będzie pokazywał, że wszystko inne ma znaczenie, wszystko inne jest ważne, a my nie. Kochani, my jesteśmy najważniejsi. Ja Wam to będę zawsze przypominać. Dlaczego? Bo ja sobie tak mówię, bo ja tak postanowiłam, bo ja siebie postawiłam na pierwszym miejscu. I żeby nie zapomnieć o tym, to właśnie robię tak. Wychodzę z domu, delektuję się, idę na kawę, idę na lody, idę sobie chwilę posiedzieć na ławce i pojeździć rowerkiem. Chociaż przyznam się, tym razem jestem w domu i jakoś mi ten czas umykał, ale to nic. Gdzieś tam zawsze i tak znajdę dla siebie ten czas. Jak nie w plenerze, to w domu, to gdzieś skoczę do łóżeczka, to gdzieś posłucham muzyki, to nawet sobie posiedzę, nic nie porobiąc, tak zwyczajnie. No cóż, kochani, lato mamy, tak jak widać, ale słoneczka u mnie nie ma, jest tak pochmurno, no dla mnie troszeczkę za mało, no ale ważne, że jest w miarę ciepło, że można się cieszyć, że można jeszcze żyć, że można się delektować, że można jeszcze mieć radość, uśmiech na twarzy, mimo wszystko. Wiecie, co mam na myśli, mimo tej sytuacji, natłoku tych wiadomości, ale tak jak zawsze podkreślam i mówię, ja nie oglądam, więc odcięta jestem od całego jakby świata, jestem ja i Wy, ludzie, których kocham, z którymi cudownie się nadaje na tych samych falach, od których płynie niesamowita energia, którzy mi piszą cudowne słowa i bardzo Was kocham za to, bardzo, bardzo. Za to, że Was mam, za to, żeście mnie odnaleźli, a ja Was. Za to, że jest taka możliwość w dzisiejszych czasach, że ja mogę siedzieć na ławce, mogę siedzieć w domu, mogę siedzieć w łóżeczku i jestem z Wami, a Wy ze mną. Na pogaduchach, na wpisach, na wysyłaniu mi cudownych rzeczy. Kocham Was bardzo, buziaczki, a ja idę sobie na kawusię.